Dzień dobry, wieczór, z tej strony ponownie Starki. No oto kolejny epizod z gry Skyrim. Oczywiście Kijek Challenge. Tak więc dzisiaj nasz główny cel to odnaleźć jaskinię Pasi Brzucha, o której wspominał nam wielmożny oglądacz o pseudonimie Blist. Jak widzicie, nic nie zrobiłem, może to był błąd. No ale cóż, trzeba było polatem tutaj od razu. Jak mówię, wiadomo, że będę tego żałował, ale spokojnie, póki co jeszcze... Nie, zanim to wszystko, to udajmy się chociażby do siwobrodych tam, ogarnijmy parę innych rzeczy. Z tak zapchanym plecakiem to ja nie jestem w stanie. Może się uda pójść, może nie. W sumie chciałem już tam iść, a... No jak się okazuje, mój plecak znowu mnie zawiódł. Więc mniejsza z tym. A póki co idziemy właśnie... Na wysoki Hrodgar. Zobaczmy, co siwobrodzi powiedzą. Tak, chyba siwobrodzi, tak. Siwowłosi byli w białej granicy, to są siwobrodzi. Z kim mam pogadać? Zaraz zresztą się zobaczy, tylko... Dobra... A, tak, on jest na zewnątrz. Z nieznanych mi powodów. Ej, miejmy nadzieję, że będzie się cieszył z tego, że mu trąbkę przyniosłem. Tak jak chciał. Serem dalej tutaj sterczy. Dziwne, w moim odczuciu powinien już dawno pójść sobie dalej, ale okej. Okay. Udało ci się odzyskać róg Jurgena Wiatrowładnego. Dobra tak. Robota. Udało ci się przejść wszystkie próby. A, dziękuję. Ze mną. Czas formalnie ogłosić się smoczym dziecięciem. Okej. Okay. No cóż, jeszcze nie skończyliśmy odwiedzin w tym miejscu. Trzeba będzie wleźć później na sam szczyt. Ale no wiecie co, nie wyprzedzajmy faktów ani nic. Na razie po prostu ogarnijmy, co możemy ogarnąć. Może zróbmy sobie jakąś lepszą zbrojkę, czy kupmy. Jeszcze zobaczę co, jak jakoś powtarzam. A póki co no. Pora poznać trzecie słowo podstawowego krzyku. Znaczy tak zwanego fuzrodach. A potem no mówię, do goty Pasi Brzucha. Ewentualnie w poszukiwaniu zaklęcia transmutacji, czegoś tak. Bo nie ukrywam, tu też jest przydatna sprawa. No, nareszcie. Tak krzyczą na podłogę i patrzcie. Magicznym trafem litery się pokazują. Magiczne, po prostu. Chciałbym mieć tak krzyczeć na podłogę, żeby pojawiać litery. To fajne by było. No dawaj. Dawaj mi swoją moc. No. Okej. Okay. Dobrze, pogadajcie sobie. Nieokiełznany głos siwobrody. Ty jednak możesz. No jasne. Gdybym jeszcze wiedział, co oni tam mówią, to byłoby fajnie. Ale nie będę ukrywał. Nigdy nie uczyłem się jakoś języka smoków. Pewnie po prostu najprościej w świecie, no lekcję mijał nasz wspaniały kruszak. I teraz nie umie po smokowemu. Ale widzę tylko Dovahkiin, czyli smażę dziecię. Pięknie. Taka wspaniała przemowa. Udało ci się zasmakować głosu siwobrody i wyjść ze spotkania bez szwanku. Wysoki Hrodgar stoi przed tobą otworem. A, dziękuję bardzo. W takim wypadku pierwszy punkt w sumie zaliczony, teraz tylko ostatni, czyli idziemy do wewnętrznej puszczy, sprzedajemy śmieci. Nadmiar rzeczy składujemy znowu w tej skrzynce ostatnio. Czemu gdzie indziej? Jak w sumie w tej skrzyni jest wszystko, co trzeba. Oczywiście, żeby nie było, nie będę z Delfin gadał za bardzo czy coś. Tym się zajmiemy kiedy indziej. I teraz tak, co mam na sprzedaż, zobaczmy.
No, trochę tego jest, oczywiście. Chociaż bardziej chyba w kategorii strój. No, niestety nie. Czyli się przeciążyłem prawdopodobnie nie wiem czym nawet. Zresztą mniejsza z tym. Jakoś się to wszystko ogarnie za chwilę. A póki co mówiłem, no, że nawet nie będę się tym teraz przejmował, tylko zeskładłem wszystko w pięknej skrzynce, którą nie wiem czemu sobie tak podobałem. No. Wydaje mi się, że nikt cię nie śledził. Chodź, mam plan. A, super. Super. Czyli jednak muszę z nim trochę pogadać. Czy tego chcę, czy nie. No dobra. Swoją drogą, niedługo będę musiał przygotować sobie fajną dosyć miksturkę. Którą, swoją drogą, powiem szczerze, mogę nawet wykorzystać, żeby przechodzić grę bez pancerza później. Dobra. Wymyśliłam, jak przemycimy cię do ambasady Talmoru. Dobra, fajnie, ale ten teraz. To byłby kiepski pomysł. Ściągnęłabym na siebie niechcianą uwagę, ale ciebie jeszcze nie znają. No, dawaj, szybko. Mam ważniejsze sprawy niż Talmor. Elenven regularnie organizuje przyjęcia, na których bogaci i wpływowi podlizują się Talmorowi. Mogę ci załatwić wstęp na jedno z ich przyjęć. Kiedy już znajdziesz się w ambasadzie, wyjdziesz po cichu i poszukasz tajnych akt Elenven. Mam łącznika w ambasadzie. Nie byłby skłonny samodzielnie podjąć się tak ryzykownej misji, ale może ci pomóc. Nazywa się Malborn. To leśny elf. Ma mnóstwo powodów, by nienawidzić Talmoru. Możesz mu ufać. No dobra. Dam mu znać, żeby spotkał się z tobą w samotni w gospodzie pod mrugającym ślizgaczem. Wiesz, gdzie to jest? Kiedy ty będziesz robić swoje, ja zajmę się zorganizowaniem dla ciebie zaproszenia na małe przyjęcie u Elenven. Kiedy no dobra, dobra. Wszystko z Malbornem. Spotkaj się ze mną w stajniach samotni. Jakieś pytania? Tak. Po co to w ogóle mam zrobić? No bo mniejsza to. Zgoda. Zachowaj ostrożność. Okej, no to zaczynamy robotę. Nie. Dobra. Umieszczamy wszystko, co nie będzie potrzebne. Kiedyś indziej tym, jak mówiłem, zajmiemy. Ale póki co też. No pora pomału, najprościej w świecie. Będzie rozwalać się już zaklęte przedmioty, żeby się uczyć czarów i innych takich. Wiecie, nie to, żebym to lubił jakoś szczególnie coś, no, ale trzeba będzie. Dobra. Grant bez skazy, super. Smocze kości, smocze łuski. To jeszcze zostawię, bo potem zapomnę. Będzie problem. Dobra. Aha. No to zobaczmy, co mamy. No miecz ostrzy, proszę. Jakby ci lepszy niż stalowy, ale... No gorszy niż... A dobra, ze swoimi wielkimi miecz, nie ma co porównywać. Ale mniejsza o to, zajmijmy się teraz tym, co jest istotne. Efekt znużenia. Iskry. Wrzucanie przemiany kosztuje mniej. Ty. To bym jeszcze zostawił, bo nie jesteśmy w stanie substytutu lepszego wytworzyć, więc no. To jest moja ulubiona szata, więc nie oddam. No a te pozostałe mogę. Dobra. I teraz zobaczmy, czy mogę w sumie zarzucić na buty sobie. Premia do przywracania. Nie, nie mogę. Szkoda. A na rękawice bym mógł. W sumie, jak mówiłem, nie bawiłem się w czegoś aż tak szczególnie. Premia do strzelectwa, aha. Oj. Krzesło skrzypi to bardzo. No, najwidoczniej nie będę mógł zrobić tego idealnie, ale dobra, mniejsza z tym. Pozbyliśmy się trochę rzeczy, nowe czary poznaliśmy. Jak z udźwigiem, dalej kiepsko. W takim wypadku może warto byłoby zobaczyć, czy pamiętam receptę na... W sumie... Jak to się nazywało? Miksturę ulepszającą zdrowie. Dobra, na pewno błękitny kwiat był tam. I teraz tak, drugi składnik, co to było? Pszenica chyba. Dobra.
Błękity, gny kwiat i pszenica. Oczywiście za nic to trzeba ubrać rękawiczki, żeby 15% to było mocniejsze. W najgorszym wypadku się po prostu tym otruję. I zobaczymy, czy pamiętam chociaż tą jedną rzecz, jeśli chodzi o całą alchemię w Skyrimie. Dobra, szybciej. W ogóle tak mało pszenicy strasznie mam. Dobra. 20 punktów przez 60 sekund. Okej. Okay. I 25 punktów zdrowia, dobra. Czyli mamy wszystko, co trzeba było. No, a więc ogólnie to będzie chyba cel tak naprawdę na całą tę rozgrywkę. Mieć dużo HP. Co osiągnę przez mikstur później. A wiecie, to na spokojnie. I w sumie muszę sprawdzić jedną rzecz. Gdzie to jest? Gdzieś tu miałem tą moją. Okej, okay, szybciej. Nie. Gdzie to jest? O, dobra jest. Chyba teraz mam pełny pasek. Tak, dobra. W takim wypadku będę mógł dzięki temu czuć się nieśmiertelny, nosząc szatę kultysty później, głównie dla wyglądu. Tylko będę śmierdział. Tak, zdecydowanie. Moja postać będzie wtedy dziwnie śmierdzieć. Ale dobra, mniejsza z tym. Mapa smoczych kurhanów. Nie wiem po co mi to, ale dobra. Nie widzę, czy mógłbym to wziąć. To teraz już zrobiłem, co miałem zrobić. To... chciałbym już pójść, tylko że w sumie przydałoby się jeszcze, no nie wiem, podkładać to wszystko. Kiedyś po to wrócę oczywiście. Wszystkie moje składniki alchemiczne, wszystko. Co? Odkładam? Dzięki temu poznaję efekty? Co za ciekawa sprawa. Od kiedy wkładając coś do pojemnika można poznać tego efekty? Dobra. Zwoje zostawię, bo jeszcze kiedyś może się przydadzą. Kurczę, prawdopodobnie nic nie ważne, tu mam głównie kryształ duszy, więc... Co? Wygląda jakbym dostał wszystkimi efektami. Z nieznanych mi przyczyn chyba dostałem wszystkimi efektami, które w ogóle istnieją na wszystkich przedmiotach, których użyłem. Ciekawe. Jeść? I nie klikam E, ja klikam R. Dziwna sprawa. Dobra, złoto. O co chodzi? Masz jeszcze jakieś wątpliwości? Za śmierć, co oszczędziła nas. Pozbędziemy się gr... dobra, nie śpiewaj tej grajku. Nie mamy wieczności na to. No to teraz ponownie Greta po się brzucha. Czy jednak pójść gdzieś bardziej... Nie, raczej pójdę prędzej tutaj gdzieś. Bo tu pamiętam, będzie właśnie to miejsce, w którym mogę zdobyć to, na czym nie będę ukrywał, bardziej mi nawet zależy. Czyli no, zaklęcie, które z żelaza pozwoli mi tworzyć złoto. A do posiebrzucha pójdziemy następnym razem, czy może nawet dzisiaj, jeśli będzie trochę lepiej. Powiedzmy z czasem. A nie ukrywam, tym razem chciałbym, żeby odcinek się w sumie zmieścił w krótszym przedziale niż ostatni, te 40 parę minut. Więc no niestety. Oczywiście nie dam rady. Ale jak to po prostu mam myśleć, że muszę jeszcze odnaleźć posi brzucha, bo nie ukrywam, nie do końca pamiętam, gdzie on leżał. To wiecie, no lepiej pójść w regiony, które kojarzę tak perfekcyjnie wręcz, niż potem błądzić i w sumie do nic nie osiągnąć. Właśnie jak tam kijek. Nie, baterii jeszcze starczy na jakieś jedno spotkanie z gigantem czy coś. Co ja. Tylko mam nadzieję, że dobrze zarzuciłem znacznik. Sądząc po tym, co widzę, to chyba niekoniecznie. Ale mam już o to. Korzeń Nirnu. Okej. Okay. Tu jest chyba prędzej ta księżycowa kuźnia tak zwana, czy coś. Niż jaskinia. Tam to jakąś widzę. Miejmy nadzieję, że znajdę tą, o której mówię, a nie po osi brzucha. Bo to byłoby nieźle, mówiąc, nie wiem gdzie jest i ją i tak odnaleźć w ten sposób.
Co my tu mamy? Bandyta, okej. Ja, jeszcze więcej bandytów. No ale jak mówiłem, nie mam na to czasu. Po prostu chcę sprawdzić, czy dobrze kojarzę, czy to jest ta jaskinia. Jakaś mądra? No, to przestań czarować, ty staniesz z kija. No i co, trzeba było na mnie wrzeszczeć? W sumie ja mogłem rzucić najpierw popkę dusz, byłoby lepiej. Super. Wrzuciłem popkę dusz, ona oczywiście się nie aktywowała. Dobra, mniejsza z tym wszystkim. Nie trafiłem. Dobra, to idźmy może tam. Jak mówimy, nie do końca pamiętam tylko, że w tych regionach gdzieś to było. Więc zobaczmy. Okej, przynajmniej tyle. I zanim dalej, to standardowo ładujemy pomniejszymi klejnotami. Nie będę jeszcze mar... Skończyły mi się kryształy, serio? Ej, będę musiał nałapać dusz. Problem to jest żaden, tylko no... Po prostu będę musiał rzucić pułapkę dusz, wiecie, liczyć na to, że trafię zaklęcie dobijające, nie? To, które zmieni ich w kraba czy coś, żeby pułapka się znowu usunęła. Dobra. Pewnie to nie jest znowu ta jaskinia, której szukam. Ale coś tam jest, więc... Zaraz zobaczymy, czy idę w dobrą stronę, czy nie. Ale nawet jeśli nie, to w sumie co za problem. Zwiedzimy jakąś jaskinię, może pozbieram trochę żelaza czy coś. Może to co? W sumie wygląda tak trochę zasiedlono, więc... Może to jest jednak to. Ale wiecie, zobaczymy później. Dobra. Dobra. No, widzicie to? Po prostu nie działa. Pułapka dusz mi nie działa. Chyba, że mam pójść na magię. Nie, no, pułapka dusz normalnie. Nie wiem, co znowu się zepsuło. Gdzie to jest? Nie to. No nareszcie. Jeśli się okazuje, że nie mam klientu dusz na ludzką duszę. Ta gra mnie nie lubi. Ale mniejsza z tym. Ja tu idę szukać czaru, a nie dusz. Kazałem mu oddać złoto. Myślisz, że posłuchał? O nie! Oni zawsze walczą. Nieźle. Dobra. Chociaż na chwilę się zmienił w kraba, to mam spokój. Ale niestety nie sądzę, że to jest to miejsce, którego szukam. Dębowe ciało, okej, okay. Mapa skarbu 4 jakaś. Inne rzeczy, które się przydadzą wcześniej czy później, no ale... To jednak nie tu. Dobra. I herszcz upadł. Ma trochę rzeczy, które można byłoby nieźle obchnąć, ale czy ja wiem. Chociaż w sumie dobra. Akurat mam dużo wolnego miejsca, że tak nazwę, w kieszeniach, co? To może warto będzie wziąć. Dobra. A ty, ork, co masz, a? Nic szczególnego mówisz? Dobra. Okej, mikstura uzdrowienia, czy mam leczenia, nawet nie wiem. No i cóż, zwiedziliśmy jaskinię, pozbyliśmy się bandytów w parę sekund, ale no jak mówiłem, trafiliśmy nie tam, gdzie trzeba. Co niestety też prawdopodobnie już pomału będzie konkludować moje poszukiwania. Chociaż... Nie, dobra, jeszcze jest jakaś skrzynia, której w sumie wcześniej nie widziałem. A no... Bądź co bądź, może ona też skrywać jakieś fajne rzeczy.
no, posiadało duszę. Nie jest to może coś aż tak dobrego, jakbym chciał, ale... O, łobyczek się wyładował, dobra. To dostaniesz już czarną duszę i będziesz pewien. No proszę. Oczywiście teraz trzeba będzie dokładniej zwiedzać, żeby nie było, że coś pomijam istotnego. Worek mąki, nie. Nie da się nawet otworzyć. No cóż, jaskinka zwiedzona. Gorzej bądź lepiej, nie mnie teraz to oceniać. Jeszcze pewnie tu wrócę z 20 razy później. Ale przynajmniej ważne, że mam już kolejny punkt zaczepny i wiem, że to nie było tutaj. I są tam, jak już przy tym jesteśmy, to jak tam ciężki pancerz? No zaraz już będę miał do dopasowanych blach. A póki co, może warto byłoby w sumie zainwestować trochę w perswazję. Czy w retorykę, nie pamiętam, jak to się nazywa. Okej. Okay. Widzę, że są tutaj dosyć ciekawe rzeczy, nawet nie będę ukrywał, nie sprawdzałem tego szczególnie, ale dobra. W takim wypadku może będę tego żałował, ale... Nie, no... Chciałbym to wziąć, ale nie potrafię. Nie potrafię tak marnować dosłownie tych... doświadczeń i ekspów. Trudno. Nie będę ukrywał, sądziłem, że znajdę coś jakoś łatwiej, a nie, jak zwykle musiał wyjść w taki sposób, że wychodzi na to, że nawet nie pamiętam, gdzie tam jest jaskinia. Najgorzej w sumie z tym, że mapa nie pokazuje nigdzie właśnie jakiejś jaskini czy czegoś, co mogłoby sugerować, gdzie to jest. Chociaż tak by było w jakimś forcie ogólnie bandyckim, więc... Kto wie, może jeszcze to odnajdę. Gorzej tylko, że czas się pomału kończy. Wiecie, to też nie chodzi o moje preferencje nawet teraz, tylko... Najprościej w świecie Skyrimy osiągają takie wielkości plików, że no... Po edycji. Bo i całej zmniejszeniu wielkości, pogorszeniu jakości, cokolwiek, żeby po prostu, wiecie, plik nie ważył milion ton. Czy w ogóle nie prawie terabajt. No to potrafi po 10 mieć takie 20 minut nagrania, przecież kiedy... Minimum, czy w sumie... Właśnie minimum innych, to jest tak... W sumie nawet maksimum, to jest zazwyczaj po 5, nie więcej. Kiedy to nawet są 40-minutowe odcinki, czy coś. No ale nie, Skyrim musi być zawsze lepszy i w ogóle. Jakaś chałupa. Pewnie w nich coś mieszka, jak zwykle. Ale dziwne, nie mogę znaleźć wejścia. To albo jestem ślepy, albo tu nie ma wejścia. Dobra, czyli jednak ślepy. Okej, gościu tutaj jest, nie ma, jest. Nie trzeba było tu przyłożyć. Okej. Agresywny, widzę. Okej. Nie ukrywam, to było szybkie. Gorzej tylko, że dalej to wszystko, co tutaj jest, jest traktowane jako kradzież. Więc nie ukrywam, trochę tego nie rozumiem. Właściciel nie żyje. Nie ma kto się do tego przyczepić, ale nie, i tak kradzione. Ciekawe. Dobra, mniejsza z tym. Jak widać, nie dokładnie eksplorowałem te okolice białej grani. No właśnie, mam chałupę. W sumie. Teraz można powiedzieć, że naszą, ale i tak nie wolno nam nic stąd wziąć, bo to będzie kradzież od razu. Jaskini jak nie było, tak nie ma. Wiecie co, nie wiem. Może to ja coś źle robię. Zresztą sprawdzimy niedługo. Prawdopodobnie wcześniej czy później tak czy siak będę musiał to wszystko znaleźć. A teraz, no muszę już naprawdę kończyć, jeśli nie chcę. Żeby w sumie to nagranie ważyło tyle, że będziecie wrzucały przez 10 godzin po zredukowaniu wielkości. Dobra, chciałem kończyć, to mamy kolegę. No nareszcie coś ciekawego. Lodowy smok. Jak widać, odporny na moje efekty. Ale i tak macie się przejmować, pokonamy gościa. Jak wiadomo, łabaczek jest idealny na smoki. Tylko no, trzeba trafiać. Jak nie trafiam, to niestety może mi baterii zabraknąć, a smok dalej będzie żywy. Dobra. Dobra robota, smok. Zrobiłeś największy błąd w swoim życiu.
Dobra, pora trochę się teraz napić jakiś mikstur. Standardowy gdzieś to powinno być tego pełno. Spokojnie, długo będę gotował, lepsze. Proszę, bateria, wytrzymaj. O, wytrzymała. Dziękuję bardzo. Trzeba było się nie pokazywać, smokę. Oczywiście twoje kości i inne rzeczy wezmę. I zostawię sztylet w takim razie w twoich bebechach, żeby móc iść normalnie. Przy okazji dziękuję za duszę i takiej prawdopodobnie nie wykorzystam. No ale widzicie, idealna konkluzja całego naszego spotkania dzisiejszego. Kolejny smok pokonany, nawet nie wiem po co. Kijek coraz potężniejszy. A ja powiem szczerze, chyba będę musiał się długo pobawić trochę właśnie w... no różne efekty, najprościej mówiąc, w świecie. Więc w tym oto momencie będę robił zapisa w sumie. No i dziękuję wam, to by było na tyle, trzymajcie się, hej, hej.